Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie potwierdziła doniesienia tygodnika Do Rzeczy, że na wraku Tupolewa odkryto nie tylko TNT Trotyl, ale biegli odkryli przy pomocy urządzeń użytych w Smoleńsku również dwie bardzo silne substancje wybuchowe, jakimi jest oktogen i heksogen. Prokuratura usiłuje co prawda minimalizować znaczenie tego odkrycia, mówiąc, że podobnie reagowało urządzenie, kiedy badano drugiego Tupolewa. Mnie to jednak nie uspokaja. Fakt, że 3 lata po katastrofie smoleńskiej na drugim samolocie, który woził najważniejsze osoby w państwie, są ślady materiałów wybuchowych, budzi niepokój, zwłaszcza, że do tej pory zapewniano nas, że oba samoloty przechodziły przed wylotem szczegółową kontrolę pirotechniczną.